Dzień dobry. Wczoraj mieliśmy kłopoty techniczne, znaczy nie my, gdzieś tam kłopoty techniczne miał Facebook, wobec czego część tematów wczorajszych na Państwa prośbę powtórzę, ale nieco zmienię formułę dzisiejszego programu i zacznę od tematu jak najbardziej bieżącego, chociaż związanego z historią mnie w zasadzie niespecjalnie dotyczącą, czyli z ruchem 11 listopada. Poprosili Państwo, żeby tym tematem dzisiaj się trochę zająć, ponieważ pojawiła się informacja, że Państwowa Komisja Wyborcza złożyła wniosek do sądu o wyrejestrowanie z rejestru partii politycznych ruchu 11 listopada, ponieważ tam nie doszło do złożenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Otrzymałem od Państwa też kilka cytatów z dzisiejszego, zdaje się, komentarza programu Idź Pod Prąd i poprosiliście Państwo, żebym do tego się odniósł, co zostało powiedziane. Dostałem też trzy pytania i od razu tym się zajmiemy. Po Pana odejściu z projektu Idź Pod Prąd i ruchu 11 listopada środowisko to notuje coraz boleśniejsze upadki. Tym razem zły system nie był wyrozumiały i nie przymrużył oka na niedostarczenie na czas dokumentów. Skutkiem będzie rozwiązanie partii. Czy to kompletny brak zdolności organizacyjnych, zostawionego na pastwę losu pastora, czy celowe zagranie zrzucające balast partii bez działaczy? Ile można bojkotować? Dalej, dziś Michał Fałek mówił, że ta partia powstała dla pana. Czemu więc jej panu nie zostawili, tylko powołali nowego prezesa? I tak jak widać po czasie, że raczej zabrał im pan wszystkich działaczy, bez których nie mogą nawet zebrać podpisów. Kto da i odbiera, przecież się w piekle poniewiera. I czy słyszał pan plotkę, że Biedroń wydzwaniał do europosłów, żeby zablokować Beatę Szydło? Ponoć namówił go sam Chojecki. No, zacznę od tego pytania. Niespecjalnie wierzę w zdolności takie namówienia pana Biedronia. On w zasadzie ma innych mocodawców, o wiele poważniejszych. I nie wydzwaniał, ale wysyłał wiadomości drogą mailową. I to nie jest plotka, ale to jest informacja potwierdzona. Biedroń sam się przyznał zresztą do tego, że to zrobił. Także tutaj nie ma co komentować. Widać, że zdradziecka rola tych środowisk LGBT antypolskich jest tutaj zaprezentowana w pełnej okazałości, ale wątpię, żeby został namówiony przez pana Pawła Chojeckiego. No i jeśli by się okazało, że utrzymuje jakieś relacje, to by stawiało w złym świetle nie Biedronia, a kogoś zupełnie innego. No i teraz mój komentarz, proszę państwa. Rozumiem, że w połowie czerwca Państwowa Komisja Wyborcza wskutek niedociągnięć formalnych złożyła wniosek do sądu o wyrejestrowanie partii. Z dzisiejszego komentarza redakcji Idź Pod Prąd wynika, że oni nie będą walczyć o tą partię, nie będą się odwoływać, tylko skoro już tam PKW nakazała, no to dobra, to układziemy uszy po sobie i niech tam likwidują, będziemy mieli z tym mniej kłopotu. Od razu powiem, że partia Ruch 11 listopada nie była poważnie traktowana przez moich dawnych współpracowników. Jak przyznali zresztą pan Fałek dzisiaj, że to była taki rodzaj zabawki, żeby podbudować moje ego. Ja nie próbowałem, nigdy nie wymagałem budowania mojego ego i nigdy się nie bawiłem takimi przedsięwzięciami. Sami państwo pamiętają, że to był raczej wspólny projekt, że tam będzie i kościół, i redakcja, i kluby, i partia polityczna. To miało się uzupełniać, ale wszystko było zdominowane przez ten aspekt kościelny i mówiąc krótko, kto nie należał do kościoła w pewnym momencie, to nie miał nic do roboty w partii ani w klubach. I w momencie, gdy odchodziłem z ruchu 11 listopada i z redakcji Idź Pod Prąd, to miałem listę tylko 70 członków partii. Odpowiedział tak wyselekcjonowanych, że byli to raczej ludzie wyłącznie kościelni. Nikt z zewnątrz nie miał szans się dostać do tego. Takie zastosowali perfidne mechanizmy. Ile razy prosiłem o dopięcie pewnych formalności, na przykład o założenie konta partii, no to jest oczywiście bardzo potrzebne, zwłaszcza przed kampanią wyborczą, no to się okazywało, że tam osoba odpowiedzialna, która wzięła na siebie ten obowiązek, no miała mnóstwo innych zajęć, to się odwlekało tygodniami. Gdy prosiłem o aktualną liczbę osób, które się zapisują do partii, no to dostawałem cały czas tę listę tych samych 70 osób, chociaż osoby do mnie pisały maile z zewnątrz, że złożyły deklarację odpowiedniej osobie, która się tego podjęła i nie mają odpowiedzi. Czy był sabotaż od samego początku?
I muszę powiedzieć szczerze, że w tym momencie miałem ochotę pieprznąć drzwiami, ale jeszcze, jak powiem, na oparach jechałem, żeby no, po prostu próbowałem zrobić, co się da, żeby ten projekt jakoś zafunkcjonował, ale to był sabotaż przez tych ludzi, którzy dzisiaj rozdzierają szaty. Także ja nie wymagałem żadnych zabawek w postaci partii politycznej i wiedzą Państwo dobrze, że projekt partii to w zasadzie był tak od, no, od dłuższego czasu proponowany. Odmówili mi współpracy przy wyborach samorządowych, to Państwo wiedzą. Gdy się okazało, zresztą nie bardzo interesowali się ludzie z lubelskiego podprądu udziałem w spotkaniach przedwyborczych, gdy się spotykałem jeszcze w siedzibie z osobami z zewnątrz, które miały ochotę kandydować spoza środowiska, to nikt nie przychodził, chociaż wiedzieli o takich spotkaniach. A potem, jak się okazało, że im nie odpowiada nazwa komitetu wyborczego, to otrzymałem informację, że wszyscy idź podprądowcy będą w zasadzie mieć stosunek obojętny, że wychodzą z tej inicjatywy, nie będą startować w wyborach, chociaż obiecali mi tam swoje jakieś tam odległe miejsca zająć. Mówili odległe, bo tam oni się nie pchają na jedynki i dwójki, no i na takie w zasadzie dalsze pozycje idą, czyli nie było entuzjazmu, ani jedna z tych osób nie powiedziała, że chce kandydować tak naprawdę z pełnym zaangażowaniem z jedynki. A potem, jak mówię, gdy im się nie podobała nazwa komitetu, czyli my z Lublina, no to syn pana pastora powiedział, że nikt od nich nie będzie startował i koniec, kropka. No to ja pieprznąłem drzwiami i podziękowałem za uwagę. Kluby były rozwiązywane złośliwie przez Pawła, jednoosobowo, bez pytania kogokolwiek o zdanie. Rozpędzili to całe towarzystwo w ciągu paru miesięcy. Wystarczyło nie przyjawiać takiego wielkiego entuzjazmu wobec jakiejkolwiek fanaberii pana pastora, a cały klub był rozwiązywany. Kluby były dawane ludziom głupim, tępym, a spolegliwym, czyli zwykłe takie PRL-owskie zasady działania. Mierny, ale wierny i był szefem klubu, a ludzie, którzy mieli jakąś tam żyłkę organizacyjną, niezależni, no to już nie, bo było wiadomo, że im się na łeb nie wejdzie. To sami Państwo wiedzą, że kluby to w zasadzie były rozpędzone przez Pawła w bardzo krótkim czasie. No to jak nie było klubów, nie było ludzi, no to jak mogło to funkcjonować? Kościół był najważniejszy. Mówiąc krótko, kto się nie skąpał w jeziorku, to był nieprawowierny i trzeba było go natychmiast się pozbywać. Zresztą wielu skąpanych też wyrzucili. A zresztą mówią Państwo bardzo słusznie, jak można rozwiązać partię, której nie ma. Nigdy nie wystartowała w wyborach, nigdy nie była w stanie zebrać podpisów, także myślę, że sami dzisiaj utyskujący na te prześladowania odczuwają pewną ulgę, bo ja mówię, nie walczą o tą partię. Jak tam PKW wydała decyzję, no to dobra, to już tam nie będziemy z tym w żaden sposób się zmagać. I tutaj bardzo podobna jest ta narracja, jak dzisiaj usłyszałem z ust pana Fałka, że my będziemy jakieś tam elity dopiero na całe pokolenia kształcić, my mamy czas. Ta sama narracja była w Młodzieży Wszechpolskiej i w ONR-ze. Oni nie będą się tam wtrącać do polityki, oni mają czas, oni wychowają takie zastępy ideowych ludzi na kiedyś. Oni mają czas. Tylko w Polsce coraz więcej samorządów wprowadza rozmaite dewiacje LGBT w życie, bo ci dobrzy mają czas, ale ci źli nie mają czasu i wchodzą wam na łeb. To niedługo będą wam uczyć dzieci nie tylko, prawda, jak to Paweł mówi, katolickiego jakiegoś zabobonu, ale LGBT-arskiego postępu, bo wy macie czas. Polska niech się w gównie tonie, bo wy macie czas, cwaniaki. Także tu jest to samo. Te narodówki, idź pod prąd, dokładnie ta sama narracja. Mają czas, nie wtrącają się do polityki. Potem jedynym wykwitem, takim najbardziej osiągającym efekty, to jest, powiedzmy sobie, konto pana pastora i konto Romana Giertycha. I to jest tak. Chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie złapać go. I tu się ludziom opowiada bajeczki, szczęść Boże, Biblia. Jak ja usłyszę kiedyś w życiu jakiegoś durnia, co mi mówi szczęść Boże, wymachuje Pismem Świętym, to najpierw, że tak powiem, kłatnę go w kantar, dopiero zacznę rozmawiać jak z białym człowiekiem. Bo to są faryzeusze, ludzie nieszczerzy, nieuczciwi, robiący w konia zacnych, acz prostych ludzi. I pamiętajcie, kto was od razu takimi pięknymi słówkami, religijniactwem zaczyna robić w konia, to jest taka kuklinowszczyzna. Pamiętacie Kuklinowskiego z potopu? Jak tam wysłali Szwedzi takiego zdrajcę do broniącej się twierdzy w klasztorze jasnogórskim, no to było kto pójdzie. I taki się zgłosił. Mówi, ja Polak i katolik, to już tak wykiwam, że im w pięty pójdzie. I to są tacy kuklinowcy te, Brauny, Chojeckie, to wszystko spod jednego sznytu. Dalej.
Użalanie się nad sobą, gadanina, że system się nad nich uwziął. Jaki system się nad wami uwziął? To tak jak nad Petru się system uwziął, bo... O, mi się przypomina kabaret Pietrzaka z lat 80., jak to już wtedy Polacy wyjeżdżali na zachód do pracy i taki młody lekarz też tam pojechał do Niemiec zachodnich, wtedy to się wyjeżdżało najchętniej, no ale pracował, wykonywał pracę fizyczną, miał pretensje do Niemców, że są niesprawiedliwi, a on tylko języka nie znał i dyplomu nie nostryfikował i to to samo. Niedotrzymywanie umów. Zgodziliśmy się na partię, ja nikogo tam przecież nie steroryzowałem, nikogo tam nie dusiłem, nie mordowałem, nie szantażowałem. Była wspólna decyzja. Pamiętają Państwo, że nawet w czasie tego poprzedniego zjazdu klubów tam banery stały ruchu. No to ja nie przypominam sobie, żebym akurat zrobił to wbrew czyjejś woli. I skoro to był mój tak naprawdę projekt, nikt do niego nie miał serca, to po co pan Michał Fałek pchał się na stanowisko prezesa i teraz myśli, że wystarczy krawat wywiązać i jest się wielkim prezesem? To nieprawda. A to, że pan Turczyn akurat, no powiedzmy sobie, też nie dopilnował interesu, widocznie nie były podzielone zadania. Bo ja uważam, że w każdej organizacji każdy powinien wiedzieć, co do niego należy. I pilnować swojej działeczki. A jeżeli się taką prowadzi gadaninę czczą, to się okazuje, że nikt nie jest za nic odpowiedzialny. I to jest taki ruski PGR, taki kołchoz. Burdel na kółkach, a potem wszyscy są przeciwko nam. Nie, nie są wszyscy przeciwko wam, bo byliście niesolidarni, nielojalni, kłamaliście od początku i tak to się musiało skończyć. Jeżeli umawialiśmy się jednokrotnie po poważnych rozmowach z Pawłem Chojeckim, że partia ma być niezależnym bytem, Kościół ma być niezależnym bytem. To było tak, że Pawełek głowką kiwał, ale potem się okazało, że partia w ogóle się nie rozwija, bo ludzie są odstręczani od tego projektu. Natomiast słyszeli Państwo, że ja się wtrącał do spraw Kościoła? Nie, ja się nie wtrącałem. Natomiast Paweł chciał z tylnego siedzenia kierować wszystkim. I najlepszym dowodem na to, że dzisiaj kłamił bezczelnie, jest los klubów Idź Pod Prąd. Proszę zobaczyć, ile było klubów Pod Prąd na początku tej inicjatywy, czyli w roku 2016, a ile jest dzisiaj? Ile jest tych takich połączeń czasu patriotów? Czy jeszcze są w ogóle? Czy jest się z kim łączyć? I czy choć jeden klub Idź Pod Prąd nie jest, mówiąc krótko, agendą Kościoła nowego przymierza. Tyle mam do powiedzenia i bym bardzo prosił, żeby pan Paweł Chojecki i pan Michał Fałek przestali o mnie gadać. Jesteście zwykłymi nieudacznikami, którzy nie potrafią zbudować nic innego, jak tylko zorganizowanie zbiorowej kąpieli w jeziorze pod pretekstem. I mówiąc krótko, jesteście ludźmi, którzy dokonywali pewnych zobowiązań dobrowolnie, patrząc w oczy, trzymając Biblię pod pachą, a wylazły was żydowskie oszusty. I tyle. Zresztą jak siedzicie pod tą izraelską flagą, to mi się żygać chce, bo pod amerykańską to rozumiem, bo to jest mocarstwo i sojusznik. Ale po cholerę wam flaga Izraela. To już naprawdę bijecie rekordy, że tak powiem, w lizidupstwa na każdym odcinku. I bardzo mi się to nie podoba. Widzę, że mamy pytania a propos. Michał Fałek, Andrzej Turczyn i Paweł Chojecki mówią, że likwidacja partii to wina systemu, a nie tego, że na czas nie złożyli sprawozdania finansowego za rok 18. Czy oni poważnie tak, czy to mydlenie oczu? To jest bardzo dogodna sytuacja, bo wiedzieli, że ta partia im wcale nie przyrasta, bo ludzie z Kościoła nie nadają się do działalności politycznej, bo oni nie mogą wyjść do zwykłych ludzi, bo żyją w świecie oblężonej twierdzy. Żeby ogłosić program polityczny, trzeba wyjść na ulicę i spotkać się z ludźmi z zewnątrz, a oni zobaczcie, że przestali w ogóle bywać. Paweł Chojecki, ile razy zaprosiliśmy jakiegoś gościa z zewnątrz jeszcze, czy doktora Brzeskiego, czy Pawła Piekarczyka, czy pana Karonia, no to tuż przed to się wycofywał, bo go brzuch boli i nie przyjdzie, jeszcze niektórych poobrażał wcześniej, tak jak pana Karonia, za 5:12 to powiedział, że nie przyjdzie i pan Fałek miał prowadzić spotkanie, pan Fałek w bluzie dresowej na luzaku mówi, cholera, co robić. No to mówię, to ja poprowadzę, mówię, ale po co było Karonia obrażać i sprawa była zdominowana sprawami kościelnymi, a ja zupełnie tym nie byłem zainteresowany, tylko chodziło mi o wykład na temat tego nowego marksizmu. No i Karoń już był, że tak powiem, ustawiony odpowiednio od całej inicjatywy, ale Pawełek nie przyszedł, bo on tylko potrafi dziewczynkami się wysługiwać. Teraz nie mają problem z głowy, zrobią się męczenników. Bardzo łatwo robić jest się męczenników, jak się z niedorajdą. Bo powiem szczerze, jeżeli po raz kolejny
by się okazało, że nie są w stanie zebrać podpisów, to oczywiste, to co, ile razy można ogłaszać bojkot? No, bojkot, to taki bojkot, no. Świat od tego nie zadrżał, tylko ludzie zaczynają się zastanawiać, czy tak samo pójdą, że tak powiem, dostąpią tego oczyszczenia w kąpieli w jeziorze, jak zapowiadają, jak i będą prowadzeni przez to życie polityczne, bo to widać, że i jedno lipa, i drugie. No właśnie wtedy pana pomysł na komitet pastorowi się nie podobał, a teraz mówi, że nie będą próbowali wejść na inne listy, że będą próbowali wejść na inne listy. A na jakie listy kto ich weźmie? Z powodu niechęci do Kościoła katolickiego to do Biedronia, tak, ale obyczajówka z kolei nie ta. No to w zasadzie tu nie ma jakiegoś targetu, z którym można by się pogodzić. Ja mówię jasno, możemy krytykować, prawda, i linię polityczną Episkopatu, i linię polityczną Watykanu, oczywiście. Ale jak zaraz robi się taką kosę, że kogo ja nie pochwaliłem w programie, to zaraz Pawełek z niego zrobił szwarc charakter. Jak powiedziałem o Tarczyńskim, że dobrze pyskuje, zaraz, a ten Tarczyński, to, to, to. Jak ja kogokolwiek pochwaliłem, to Pawełek mu robił jazdę. No to jak się robi taki syndrom oblężonej twierdzy, że potem nikt, z nikim się nie można dogadać, wszyscy mają pretensje, no to potem, że tak powiem, trzeba schować się w domysiej dziury i udawać męczennika. I mówienie jeszcze teraz, że to teraz PiS jest zły i Macierewicz pewnie też będzie zły, no ja nie wiem, ale jak się dochodzi do ściany w tym absurdzie, to takie są efekty. I co tu dużo mówić? Ja wiem, że związki wyznaniowe w Polsce mają uprzywilejowaną pozycję, że pod pretekstem uprawiania działalności religijnej to można i z durszlakiem na głowie chodzić, można, i prawo jest wobec tego bardzo słabo. Nie ma żadnych tutaj sankcji, żeby akurat zweryfikować, czy Kościół jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, jakie ma prawdziwe cele tak naprawdę. Ale już partia polityczna podlega pewnym rygorom. I ja się pytam, dlaczego skoro ja zrezygnowałem z ruchu 11 listopada przed wyborami samorządowymi, prawda? To w żadnym innym mieście ruch 11 listopada nie wystartował w wyborach samorządowych pod własnym sztandarem. Dlaczego? Sami Państwo wiedzą dlaczego, bo to była lipa od początku do końca, nie mieli ochoty tego projektu traktować poważnie, tylko udawali wariata, zresztą z dobrym efektem. A co z petycją o reparacje od Niemiec z biurka Trumpa? Ponoć nie musieli już zbierać podpisów i co dupa. No ja szczerze wątpię w tę petycję na biurko Trumpa, to taka gadanina, bo wiadomo, że tam nikt nie kwituje, że coś wpłynęło. I oczywiście dwa razy do tej samej rzeki nie warto wchodzić. Raz była zbiórka tych podpisów, tam zabrakło niewiele. Zabrakło. No to potem było wiadomo, że następnym razem zabraknie jeszcze więcej. To tylko chodziło o to, żeby mieć jakikolwiek przekaz, że cokolwiek się robi. Bo gdyby trzeba było pochwalić się z osiągnięć na rynku krajowym, prawda, z tego, jak partia działa. Przecież co, od wyborów samorządowych od jesieni do dziś, no to minęło ładnych parę miesięcy, no powiedzmy prawie rok. I co oni zrobili? Nic nie zrobili. Notabene dziś Chojeckiego też w programie nie było, nagrał tylko z góry przygotowaną wypowiedź. No bardzo sprytnie, sytuacja kryzysowa, no to brzuch boli, trzeba uciekać do toalety. Żona, córeczki biorą na klatę wszystko, bo tatuś taki kozak, że jak przychodzi co do czego, to nie chce się konfrontować z rzeczywistością. Jak trzeba takiego znaleźć frontmana, to najpierw ja byłem frontman, teraz Fałek będzie frontman. Ciekaw jestem, kiedy Fałek się okaże, że nie spełni swojego zdania i Fałka wywalą, bo tam widać, że już jest cięcie po krótkich skrzydłach. Tak czy inaczej, chyba Państwo nie mają najmniejszych wątpliwości, że partia Ruch 11 listopada w zasadzie nie była traktowana poważnie przez większość uczestników tego projektu, przez większość uczestników, i była całkowicie miała być podporządkowana sprawom kościelnym. Próbowałem to zmienić, nie dało się. Jak się nie dało, to dziękuję Państwu za uwagę. Nie było po co tam siedzieć, mi tam żadna funkcja malowanego prezesa nie jest potrzebna. Jeżeli ktoś uważa, że można ludzi oszukiwać w nieskończoność, to jest jego sprawa, ale podkreślam, niech to, co ja mówię, będzie zweryfikowane przez to, czy ilość klubów Idź Pod Prąd zwiększyła się ostatnio, czy zmniejszyła. I Państwo sami doskonale wiedzą, że kluby Idź Pod Prąd, dopóki miały autonomię, dopóki nie były wiązane ze sprawami religijnymi, no to przybywało ich, rozwijały się, działały.
i był z nich pożytek. A potem się okazało, że najbardziej sfanatyzowana dewotka była wsadzana na siłę na szefową klubu. Człowiek niezborny intelektualnie był wsadzany na siłę do klubu, tylko Pawełkowi tam oczywiście się kłaniał w pas. I ludzie, którzy mieli odrobinę oleju w głowie, nie chcieli słuchać ludzi tępych i wyłącznie posłusznych centrali. Jeżeli się mówi o wolnych kościołach, to wolne kościoły dokładnie to znaczy, że są wolne, a nie mają być w ręku jakiegoś uzurpatora, który weryfikuje każde słowo, nawet komentarz, za komentarz pod jakimś materiałem w internecie można było wylecieć z klubu albo nawet i z kościoła. No to skoro się indoktrynuje i kontroluje i inwigiluje własnych ludzi, no to powiedzmy sobie, gdzie to jest wolny kościół? Nie ma wolnego kościoła. I powiem Państwu szczerze, w zasadzie ci główni utyskujący dzisiaj sprawę partii, że tak powiem, uważają, że mają z głowy, nie mają z tym kłopotu, nie będą musieli udawać, że działają partyjnie, tylko oczywiście teraz wam wytłumaczą, że to wielki spisek jakichś tam mrocznych sił, no inni powiedzieli, że Żydów, ci powiedzą, że katolików i wszyscy mają tę samą narrację. Jedni mówią, że wszystkiemu są winni Żydzi, drudzy wam powiedzą, że wszystkiemu winni są katolicy, a powiedzmy sobie, normalni ludzie mają jedną, drugą narrację spiskową tam, gdzie należy, czyli wiedzą państwo gdzie. Czy wie pan, co się stało z Kamilem Niemczukiem? Na początku prowadził program, nie wiem, bo Kamil to tak jakoś poprosił urlop i nie wrócił, nie mam z nim kontaktu. Ale pewnie, że tak powiem, wcześniej się miał możliwości wymiksowania z tego projektu i na pewno nie żałuję. Moi drodzy, kto może, niech wspomoże symboliczną 5-złotówką tygodniowo moją inicjatywę, bym mógł z wami dalej sobie rozmawiać, dzielić się moimi spostrzeżeniami, informacjami z kraju i ze świata, głosić dobrą nowinę na pochybel sukinsynom. Widzimy się jutro. Czołem Wielkiej Polsce.